Początek spotkania był dla nas trudny. W pierwszym secie ta gra nie wyglądała tak, jak chciałyśmy. Czułyśmy na pewno dużą presję, trochę musiałyśmy, wydaje mi się, wejść w ten mecz. Później nam się to udało. Zagrałyśmy to przynajmniej część tego, co potrafimy grać. I bardzo się cieszymy z tych cennych 3 punktów. Później polepszyła nam się nasza zagrywka, to na pewno. Udało nam się odrzucić rywalki od siatki. Też było dużo punktów bezpośrednich z zagrywki. Dobry system bloku i obrony, wydaje mi się. No i później takie fajne piłki, które mogły być dograne troszkę od siatki. Dziewczyny dogrywały do siatki i można było trochę rozrzucić blok. No, presja przed tym spotkaniem była wielka. Dla nas te 3 punkty to tak naprawdę jak 6 punktów. Bardzo się cieszymy z nich. Oczywiście. Zwrócę uwagę, że sezon zaczął się od najsilniejszych zespołów. Teraz mamy kilka zespołów, z którymi nawiążemy bezpośrednią walkę i mamy realną szansę na zdobycie punktów. Jeden z tych meczów właśnie odbył się dzisiaj. Stąd byliśmy bardzo zaangażowane i bardzo głodne tych punktów. Niestety wynik jest 3-1 do przeciwnika. Mam nadzieję, że nie wpadniemy w taki dół psychiczny, z którego będzie bardzo ciężko się podnieść. Niestety to już któryś pojedynek i bezpośrednim rywalem. No, myślę, że trzeba teraz poważnie się zastanowić i znaleźć wyjście z tej trudnej sytuacji. Chyba nie chcę tego oceniać. Faktycznie momentami gra była bardzo fajna, ale momentami odwrotnie proporcjonalnie bardzo słaba. Myślę, nie jestem od tego, żeby tutaj oceniać siebie i koleżanki. Będą odpowiedni ludzie i na pewno będą się zastanawiać nad tym, dlaczego i co poprawić. Na pewno żadna z nas nie jest zadowolona. Starałyśmy się oddać całe serce, zaangażować na maksa, znałyśmy cenę tego meczu, wiedzieliśmy, jak cholernie ważny jest ten mecz. Chciałyśmy zrobić wszystko, żeby te punkty zdobyć i dać sobie szansę na play-offy. Nie udało się i bardzo to wszystko będziemy przeżywać, myślę, przez najbliższe parę dni. Jestem więcej niż pewna, że zespół jest bardzo ambitny i znamy swoje możliwości. Po prostu mam nadzieję, że nadejdzie taki dzień, w którym w końcu będziemy grać na swoim poziomie.